My wiemy wszyscy, że nasz Pan ma nieograniczone zasoby swojej łaski, błogosławieństwa i mocy. Kiedy patrzymy do Bożego Słowa, co On dla nas i z nami uczynił, powiem tak, nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć nawet. Nawet czasami nie mamy świadomości, że taka jest prawda. Bardzo często mamy takie złe myśli o samych sobie. Czujemy się pokonani, czujemy się winni, czujemy się takimi bez wartości. Nie wiem, czujecie się czasami tak, w taki sposób? Ja myślę, że to jest bardzo powszechne. Zresztą statystyki tak mówią psychologów, że ogromny procent ludzi ma z tym problem, ale także chrześcijanie. Dlatego, że jesteśmy w tym względzie atakowani. Zadajemy sobie pytanie, czy rzeczywiście mam jakieś znaczenie i wartość przed Bogiem. Ale kiedy pomyślisz, że Bóg oddał za ciebie, za mnie swojego jedynego Syna na krzyż. Pomyślmy o tym. Jezus przyszedł ze względu na nas, ze względu na ciebie i na mnie i oddał życie, przelał krew. A to znaczy, że nie możesz nie mieć znaczenia, nie możesz nie mieć wartości w oczach świętego Boga. Skoro On złożył największy dar, największą ofiarę, największe poświęcenie. Chciałbym, żebyśmy trochę tak pomyśleli o tym, kim ty i ja jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Byliśmy grzesznikami, mówi Słowo Boże, ale teraz jesteśmy własnością Boga i należymy do Jezusa. To nie znaczy, że jesteśmy bezgrzesznymi ludźmi, ale już nie jesteśmy w oczach świętego Boga grzesznikami oddzielonymi od Niego. Ale staliśmy się kimś wyjątkowym z Jego łaski, przez Jego moc. Kiedy apostoł Paweł pisał swój list do Efezjan, pisał go, jak wszyscy wiemy już, pisał go z więzienia w Rzymie. To nie było więzienie takie ciężkie, ale to było więzienie. Był przykuty do rzymskiego żołnierza i pisał, w jego sercu była troska o Kościół, o zbory. Ten list do Efezjan, tak jego treść nam tutaj sugeruje, że chociaż nosi tytuł do Efezjan, to on skierowany był ogólnie do zborów. Bo przecież Paweł przebywał 2 lata w Efezie, a on tak pisze, że kiedy usłyszał o ich wierze. W każdym razie apostoł Paweł pisze do Kościoła, do chrześcijan, takich jak my, abyśmy mogli zrozumieć, czy inaczej, abyśmy mogli zobaczyć, co mamy i kim my jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Ja myślę, że to jest niezwykle ważne wobec tej presji sił ciemności, tego ataku na nasze życie, na nasze myśli. Diabeł przychodzi z potępieniem, z oskarżeniami, wielokrotnie. I z tym musimy się zmagać. I diabeł chce nas okraść z tego poczucia albo z tej świadomości znaczenia i wartości i tego, co Bóg z nami uczynił w Jezusie Chrystusie. I Paweł tak pięknie w tym liście prezentuje Chrystusa i mówi o Kościele. I tutaj Chrystus w tym liście, już w pierwszym rozdziale, nazwany jest głową Kościoła. I jest tym, który Kościół wypełnia swoją obecnością. To jest niesamowite, kiedy możemy coś więcej odczuwać z Bożej obecności, prawda? Kiedy czasami czujemy się słabi, nagle modlisz się albo doświadczasz coś szczególnego, że
stajesz się taki wewnętrznie posilony, zachęcony i czasami byłbyś gotowy nawet lwa rozerwać, bo taki się czujesz mocny. Boża obecność zmienia radykalnie naszą postawę. To odczucie i ta świadomość Bożej obecności sprawia, że ludzie słabi zaczynają stawać się mocni. Ludzie zwątpiałego ducha nabierają odwagi i siły. Ludzie, którzy do tej pory, którym wydawało się, że są przegrani, nagle powstają i ogłaszają, że są zwycięzcami w Jezusie. To czyni Boża obecność. To czyni obecność Jezusa Chrystusa. I tutaj jest napisane w tym liście do Efezjan, w tym pierwszym rozdziale, że On sam wszystko wypełnia w 23 wierszu. Sam Jezus całe ciało wypełnia. I ja chcę to wierzyć. Niekoniecznie, że będę to zawsze odczuwał, ale ja wiem, bo skoro tak mówi Słowo Boże, to i On wypełnia cały Kościół, a jeśli cały Kościół, to wszystkie Jego członki, to znaczy, że ciebie i mnie. Wypełnia mnie swoją mocą, swoją świętą obecnością. On jest głową Kościoła i węgielnym kamieniem, tak Paweł pisze. Ale pisze i zwraca uwagę przede wszystkim do nas, do ludzi wierzących, do tych, którzy zaufali Bogu, Bożej łasce, abyśmy przypominali sobie, kim jesteśmy. I tutaj pisze tak w wierszu czwartym pierwszego rozdziału: w Nim bowiem wybrał nas. Wybrał nas. Czyli Bóg chce, żebyś wiedział, że jesteś przez Niego wybranym. On skierował słowo do ciebie i do mnie. To słowo, to wybranie jest wybraniem do tego, żebyśmy naśladowali Jezusa. To wybranie ma cel. Chce, żebyśmy szli za Jezusem. Wybrał nas. I to jest ciekawe, to nie my Go wybraliśmy i to nie my Go wybieramy. Nasza decyzja i nasz wybór jest wynikiem Jego wyboru nas. To On nas wybiera. On nam o tym mówi, On nas wzywa, a my decydujemy się iść za Nim. To wybranie jest zawsze z góry od Niego. Popatrz, jak musisz być ważny, jak musimy być ważni w oczach Boga, że zwrócił uwagę na ciebie i wybrał cię. To wybranie jest w Chrystusie. Wybrał ciebie. Bo przecież mógłbyś zupełnie inaczej żyć, mógłbyś zupełnie nie mieć świadomości o Bogu, o Jego istnieniu, a jednak to wybranie spowodowało, że Bóg z całą mocą przemówił do twojego serca. Pan Jezus powiedział do swoich apostołów: nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Oni nie stali się apostołami i powiedzieli: Panie, chcemy być twoimi apostołami. Nie, to Jezus po modlitwie, po spędzeniu czasu z Ojcem wybrał sobie spośród wielu tych 12, aby byli szczególnymi Jego uczniami, apostołami. Wybrał nas. Tak samo ciebie wybrał, abyś był Jego własnością, abyś należał do Niego. A więc kiedy myślimy o sobie, kiedy myślisz o sobie, możesz powiedzieć: jestem wybrany przez Boga. To jest tak, jakby król powiedział do jakiegoś poddanego, mówi: chodź tutaj do mojej obecności. Pozwolił nam się zbliżyć do siebie. I to wybranie jest ukierunkowane, abyśmy naśladowali Go. Stąd jesteśmy chrześcijanami, Christianoi, czyli ci, którzy naśladują, idą za Jezusem. Naśladują Jezusa. Zwróćmy też uwagę, że autor, apostoł Paweł, mówi do Kościoła, do ciebie i do mnie, że On wybrał nas już przed założeniem świata. Taki był Jego cel. To jest dla mnie ważne, dlatego że Bóg nie stworzył nas, nie stworzył nas tą myślą, żeby nasze życie przebiegało byle jak i było zagubione i zgubione. Bożą ideą, Bożą koncepcją było, że już przed założeniem świata On myślał o człowieku,
aby go wybrać w Chrystusie, połączyć z sobą, aby nie zginął na wieki, aby miał dobre życie i dobrą przyszłość. Taki był Boży cel. Bóg, jestem przekonany, to wybranie przed założeniem świata obejmuje całą ludzkość. Ale nie wszyscy chcą z tego wybrania Bożego, które jest w Chrystusie, dlatego że odrzucają Chrystusa, rezygnują z Bożego wybrania. A więc wybrany. Wybrany jeszcze zanim cokolwiek powstało. W trzecim wierszu apostoł Paweł mówi do tych zborów, do których kieruje ten list, mówi, że jesteśmy błogosławiony, niech będzie Bóg, że jesteśmy ubłogosławieni przez Boga Ojca w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Wszelkim. Możemy się czasami... nie korzystamy z tego całego Bożego błogosławieństwa. Tak jak pisze psalmista Dawid w psalmie 23, że mówi, przede mną jest zastawiony stół i to wobec moich wrogów. Oto Bóg ubłogosławił nas w Chrystusie Jezusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Czyli inaczej mówiąc, mogę brać wszelką Bożą obietnicę, która jest zapisana w Bożym Słowie dla mnie. Wszelkie błogosławieństwo. Mamy tak bogate zaopatrzenie, a tak niewiele z niego potrafimy skorzystać. To jest tak jak syn, który był u ojca, bo ten marnotrawny zrobił, co zrobił z tym majątkiem ojca, a ten, który był u ojca, zwróćcie uwagę, on nie umiał korzystać z tego błogosławieństwa domu ojca. On był tak samo marnotrawny jak tamten, tylko w inny sposób. On tak samo nie czerpał z tego błogosławieństwa. On nas ubłogosławił i to w Chrystusie, w swoim Synu, wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. I ten Syn, który nie umie tego odebrać, on ciągle chce zapracować na błogosławieństwo, które już dawno jest mu dane. On mówi, dla mnie nigdy nie zabiłeś cielęcia, wołu, nigdy nie zrobiłeś uczty dla mnie i dla moich przyjaciół. I pamiętacie, co ojciec mówi? Synu, synu, ty zawsze jesteś ze mną i to, co jest moje, jest twoje. Drodzy, jak mało czerpiemy, on mnie ubłogosławił, on cię pobłogosławił, jesteś jego dzieckiem. On zastawia stół przed tobą i przede mną. On chce, żebyśmy obfitowali. Zgadzacie się ze mną? Tak Bóg chce? To dlaczego jestem czasami taki pusty, suchy? A może nie umiem czerpać? Albo może przechodzę przez taką suchą dolinę, jak na początku czytaliśmy, ale nie umiem czerpać. A powinienem w tej suchej dolinie, dolinie przeszkód, czerpać życie z obfitości życia Jezusa Chrystusa. W każdym razie wybrał mnie, wybrał nas przed założeniem świata i ubłogosławił ciebie i mnie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Oto mogę być człowiekiem wiary, mogę być człowiekiem napełnionym Duchem Świętym, mogę być człowiekiem, przez którego Duch Święty będzie się objawiał w darach. Amen. Mogę być takim człowiekiem. Mogę być człowiekiem, który porywa, jakby bierze obietnice, przez które Bóg dotyka mojego serca i stają się moje, tak jak Jabez, który wołał do Boga, obyś mi błogosławił, obyś poszerzył moje granice. Boże, aby mnie ból nie dotknął. A Pan Bóg, tam jest napisane, pamiętacie co? I Bóg go wysłuchał. Umiał czerpać ze stołu Bożego zastawionego przez Boga. Nikt z nas nie musi
iść do Królestwa Bożego, kuśtykając, ledwo, ledwo w swoim duchowym życiu. Ja tak mówię, ale ja często też kuśtykam. Ale tak nie chcę. Bo tu jest napisane, że On mnie wybrał przed założeniem świata, On mnie ubłogosławił w Jezusie Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Mogę wielbić Boga, mogę śpiewać na językach, mogę błogosławić Pana, mogę jechać samochodem i modlić się w duchu na językach. A On odświeża mojego ducha. Ale chciałbym więcej. Chciałbym, żeby Jego proroctwo się manifestowało, żeby Jego dary uzdrawiania się manifestowały. Chciałbym, żeby Jego słowo wiedzy się objawiało. Chciałbym, żeby Jego cuda się manifestowały, bo przecież On mnie i Ciebie, On Kościół ubłogosławił wszelkim duchowym błogosławieństwem. I nie ma granic. On to wszystko ma dla Kościoła. A może nie jesteśmy tym bardzo zainteresowani? Mamy taką polisę ubezpieczeniową, zbawiony. To jest najważniejsze, pastorze, a reszta. Ale czy to znaczy, że jesteśmy w tym planie, w realizowaniu tego zamiaru i zamysłu Boga, który Bóg ma dla ciebie i dla mnie? Tym całym bogactwie, które przygotował, mówi, czemu tak mało z tego czerpiecie? Czemu tak mało odbieracie? W czwartym wierszu także jest powiedziane, abyśmy byli święci. Wybrał nas. Abyśmy byli święci. To znaczy, że ty i ja w Jezusie Chrystusie z grzeszników stałeś się świętym Boga. Czyli święty, oddzielony dla Boga, dla życia z Bogiem i służby dla Boga. Zobaczcie, co jest napisane w pierwszym wierszu tego pierwszego rozdziału. Paweł z woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa do świętych w Efezie i wierzących Chrystusa Jezusa, do świętych i wierzących. Jestem święty, jesteś święty i wierzący, prawda? Kiedyś byłem niewierzący, mogłem być religijny, mogłem nawet chodzić do kościoła, czytać pismo i modlić się, ale ciągle byłem niewierzący, bo nie znałem osobiście Jezusa Chrystusa, nie znałem Go jako mojego Pana i Zbawiciela, nie znałem Go jako tego, który przebacza grzechy i zradza mnie do nowego życia. To jest zdumiewające, można chodzić do kościoła, można się modlić, można czytać Biblię i ciągle być, nie być zaliczonym do tego, który ma żywą wiarę. I takich przykładów jest mnóstwo. Ale tutaj jest napisane, że On mnie uczynił świętym. Wiecie, i to nie stało się przez mój wysiłek czy twój. To nie stało się poprzez pracę nade mną, nad tym moim fatalnym ja, nad tym moim egoizmem. Ale stało się to mocą Boga, mocą Słowa, mocą Ducha. Oczyścił, uświęcił. Paweł mówi, kiedy myślę o was, kiedy pisał do tych zborów, do wierzących, chcę, żebyście wiedzieli, kim wy jesteście w Jezusie Chrystusie. Już nie jesteście tymi, kim byliście. Jeżeli tylko przyjęliście Chrystusa i Chrystus jest w was, to dzięki Chrystusowi właśnie takimi jesteście. Oddzieleni, święci, czyści. Nienaganni, tutaj dalej Paweł pisze w piątym wierszu, w czwartym wierszu, abyśmy byli święci i nienaganni przed Jego obliczem. Nienaganni. Dzięki przelanej krwi Chrystusa na krzyżu jesteśmy uwolnieni od wszelkiej winy przed Bożym obliczem. Popatrzcie, jak to jest ważne, żebym miał tą świadomość, jestem wolny, czysty, obmyty i wolny od grzechu.
Diabeł nie ma prawa i grzech nie ma prawa dalej mnie zniewalać, cokolwiek by to było. Nienaganni. Przeznaczeni, tu jest napisane w wierszu 5, Paweł pisze, przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa. Popatrzcie, nie mogę się stać świętym sam z siebie. Źródłem Twojej i mojej świętości, oddzielenia, oczyszczenia i świętości jest obecność Chrystusa w nas przez wiarę. Cokolwiek bym nie robił, nie jestem w stanie tego stanu osiągnąć sam. Przez żadne swoje wysiłki, żadną ascezę, nic nie jest w stanie uczynić mnie grzesznika świętym. To może uczynić Bóg w swojej łasce przez Jezusa Chrystusa, kiedy Go zaproszę do swojego życia. W żaden inny sposób. Przeznaczeni do synostwa. Czy może być większe przeznaczenie i powołanie, że staliśmy się synami i córkami Boga żywego, że jesteśmy tymi, którzy stali się Jego rodziną, Jego bliskimi. W liście do Galacjan w 4 rozdziale jest napisane, a ponieważ jesteście synami. Ponieważ jesteście synami. Pamiętacie, co tam dalej jest napisane? A ponieważ jesteście synami, Bóg dał swego ducha, przez którego wołamy Abba Ojcze. Abba Ojcze. I to jest niesamowite. To nie jest coś, czego się nauczyłeś, zapisałeś pewną prawdę, jesteś synem i teraz będziesz do Boga mówił Abba Ojcze, bo intelektualnie też tak mogę. Ale to wynika z tego duchowego narodzenia, kiedy twój duch pobudza cię, jest pobudzony przez Ducha Bożego, który jest w nas i przez Niego po prostu jesteś zachęcony, inspirowany, aby wołać czy w modlitwie mówić do Boga Ojcze. I to płynie tam od środka, z naszego ducha. Nie z intelektu, ale z ducha. Bo narodziny są duchowe i dotykają naszego wnętrza, naszego serca. Intelektualnie możemy zgodzić się z wieloma prawdami i powtarzać je. Pytanie jest, czy je przeżyłem, czy je doświadczyłem. Czy to jest rzeczywistość, moja duchowa rzeczywistość, przeznaczenie do synostwa. W wierszu 6 jest napisane, Paweł mówi, jesteśmy w nim obdarzeni łaską ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. Mamy wiedzieć, że jest nam dana łaska, przychylność Boga. Bóg jest po twojej i mojej stronie. Bóg ma najlepsze rzeczy dla nas. Dlatego, że okazał nam przychylność, łaskawość, dobroć, miłosierdzie. Dlatego ten list też zaczyna się tak jak do świętych, tak jest napisane w 2 wierszu, łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Obdarzony łaską. Do kogo tak skierowane jest słowo obdarzona jesteś łaską? Przypomina wam się ktoś? Kiedy Maria, do Marii przychodzi anioł, łaską ty jesteś obdarowana. Ale to samo jest skierowane do nas. Obdarowani łaską. Obdarzeni łaską. Tam łaska Boża sprawiła, że mogła stać się matką Syna Bożego, człowieka Jezusa Chrystusa, który był Synem Bożym, przyszedł do Ojca. Nam dana jest łaska, obdarowani, obdarzeni jesteśmy łaską, aby być Bożymi dziećmi, aby czerpać z Bożego błogosławieństwa. Odkupieni w Nim, w wierszu 7, w Nim mamy odkupienie przez krew, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego.
A więc jesteś własnością, jestem własnością Boga, wykupiony. To, co już mówiłem, drodzy, mający ogromną wartość, bo Słowo Boże mówi, list do Koryntian 6,20 i 7,23, drogo zostaliście wykupieni. Piotr pisze w pierwszym rozdziale 18-19, nie srebrem i złotem, ale drogą świętą krwią Jezusa Chrystusa zostaliśmy wykupieni. Czyli Bóg chce nam pokazać, jak wielką wartość, jak wielkie znaczenie ma każdy z nas w Jego oczach. Ta krew przelewała się za każdą duszę ludzką na obliczu ziemi. Każdy człowiek może przyjść do Jezusa. Każdy człowiek może być wykupiony, już został wykupiony, musi tylko zaufać świętej krwi Jezusa Chrystusa. Czyli odkupieni w Nim. Obdarzeni łaską. Wiersz 6 i 12 też mówi, że Bóg przeznaczył nas nie tylko do synostwa, ale przeznaczył nas, tu jest napisane, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. Ku uwielbieniu chwalebnej łaski. Wiersz 12 mówi, abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały Jego my, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie. Czyli przeznaczony do tego, aby wielbić, oddawać chwałę żywemu Bogu. Wiecie, każdy odrodzony człowiek, każdy chrześcijanin, czyli zrodzony z ducha, ma wielką potrzebę i zarazem wielką radość w oddawaniu chwały Bogu, prawda? Zwróćcie uwagę, że dotąd, dopóki nie narodziliśmy się na nowo, w ogóle o Bogu nie myśleliśmy, a już o tym, żeby uwielbiać Go w pieśniach, zwracać uwagę na nasze życie, czy Go uwielbia, na nasze zachowanie, czy Go uwielbia. Ale jesteśmy wybrani. Kiedyś, kiedy staniemy przed Jego obliczem, będziemy Go wielbić i wywyższać. Oddawanie chwały Bogu jest istotną częścią życia chrześcijanina. I właściwie jest takim świadectwem, że kiedy mam to pragnienie, czy jestem w komorze, czy w zgromadzeniu, kiedy uwielbiam Boga, to jest takie dobre świadectwo tej żywej relacji z Bogiem, społeczności z Bogiem. Bo do tego Bóg mnie przeznaczył. Przedtem ja tego nie robiłem, nie praktykowałem. W wierszu 13 i 14 jest napisane, że On nas zapieczętował Duchem Świętym na dzień odkupienia. Każdy odrodzony człowiek jest nie tylko zrodzony z ducha, zapieczętowany duchem na dzień odkupienia. Zwróćcie uwagę, na dzień odkupienia. Już jestem odkupiony, ale jeszcze musi nastąpić dzień odkupienia, czyli dzień, kiedy to się zupełnie sfinalizuje, kiedy już będę z Bogiem. I to, że kiedy Pan przyjdzie, przyjdzie po własność, którą już wcześniej zapieczętował na ziemi. Zapieczętował swoim świętym duchem. Duchem, który zmienił nasze życie. Jest pieczęcią Bożą, jest rękojmią, że kiedy Pan przyjmie, to jest dla mnie poręczeniem, że On mnie weźmie, że należy do Niego. Inaczej mówiąc, dlatego też, że jestem Jego własnością. Jestem Jego własnością. I zwróćcie uwagę, to nie jest pieczęć, którą uczynił człowiek, ale czyni to Bóg przez Ducha Świętego. I On wie, którzy są Jego. Zapieczętował nas na dzień odkupienia, nie na sąd, na dzień odkupienia, abyśmy byli z Nim na wieki. Halleluja. Bo już nie przyjdziemy na sąd, mówi Słowo Boże, ale przeszliśmy ze śmierci do życia, by być z Bogiem. Własność Boża. A więc kiedy Paweł pisze do tych wierzących, on mówi, myślcie tak o sobie. Te wszystkie rzeczy możesz mieć nawet wypisane na kartce i powieszone na
twojej lodówce czy gdzie tam i patrz, kim jesteś w Jezusie Chrystusie. Kiedy diabeł będzie przychodził, mówił, o, Bóg już ciebie zostawił. Bóg się już tobą nie interesuje. Jemu już nie zależy na tobie. O nie, skoro On oddał za mnie swojego Syna, jakżeby Bóg mógł o nas zapomnieć i nas zostawić? Jestem Bożą własnością. Jestem ubłogosławiony wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Ale dalej jest powiedziane, że jesteśmy posadzeni w okręgach niebieskich wraz z Chrystusem. Nie, jestem ożywiony, byłem martwy duchowo, ale Bóg mnie ożywił przez swoją moc, dzięki wierze w moim sercu. Bóg mnie ożywił, wzbudził mnie i posadził mnie w okręgach niebieskich. Tak pisze Paweł w drugim rozdziale. I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził, wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Jesteśmy posadzeni ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością. Biblia mówi, abyśmy mieli autorytet i władzę deptać po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej. Dlatego wierzę, każdy odrodzony człowiek, nawet dziecko, ale które jest nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie, ma autorytet i moc, aby powiedzieć diabłu, idź precz. Ma moc i autorytet, aby powiedzieć diabłu, idź precz. I diabeł będzie musiał uciec. Posadził nas w Chrystusie. Drodzy, czytałem o młodych, o dzieciakach. 11 lat, ormiańskie dziecko. Ale to było coś szczególnego. Ja wiem, że to jest coś szczególnego, szczególne powołanie, obdarowanie, które ma takie brzemię modlitwy i woła do Boga. Zostawia wszystko, bo wie, że musi się modlić i wzywa Boga. I Bóg daje mu widzenia dotyczące przyszłości jego narodu. To był młody chłopiec, Ormianin. Chyba lata, o ile pamiętam, 1850 rok. Bóg mu pokazał dokładną mapę, gdzie Ormianie powinni uciekać. Wyrysował, on nie miał w ogóle pojęcia, gdzie, jaki kontynent leży. Wyrysował Stany Zjednoczone, swój kraj. Wszystko mu było pokazane. 11 lat, kiedy wołał do Boga i modlił się. Posadzeni w okręgach. Ubłogosławieni. I Bóg przez tego dzieciaka, przez tego chłopca mówi do narodu: uciekajcie, bo stracicie życie. I pokazuje, uciekajcie do Ameryki, bo stracicie życie. Wiecie, co robili wierzący? Śmiali się z niego. Coś mu się pomieszało. W roku 1915 2 miliony Ormian zostało bestialsko wymordowanych. Uratowali się ci, którzy posłuchali, uciekli. Bestialski sposób. Oto Bóg mówi do Kościoła. Bóg mówi w różnoraki sposób. Bóg obdarowuje swój Kościół swoimi darami. Przemawia. To są fascynujące historie. Między innymi uciekła rodzina Demosa Szakariana. Ktoś czytał Najszczęśliwsi na świecie książkę? Kto czytał? Jedna osoba tylko oprócz mnie. Demos Szakarian, właśnie w wyniku tego proroctwa, uciekł do Stanów Zjednoczonych i założył taką misję czy taką organizację biznesmeni pełnej Ewangelii, gdzie tysiące ludzi oddawało swoje życie Bogu, ludzi biznesu. Oczywiście, że ci, którzy zostali zamordowani, dawali piękne świadectwo wiary, ale Bóg chciał ich uchronić. Działy się tam okropne rzeczy. To, co robili Turcy z nimi, to jest przerażające. Porównywalne do nazistów w czasie II wojny światowej.
Jego dziełem jesteśmy, pisze Paweł. W 10 wierszu 2 rozdziału. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Jego dzieło. Dalej Paweł mówi, domownicy Boga, współobywatele świętych, świątynia Boża, przybytek, mieszkanie Boże, Jego armia. Pamiętacie, jak ten list na końcu się kończy, 6 rozdział od 10, że żebyśmy oblekli zbroję Bożą, tak? Gdyż bój toczymy nie z ciałem i z krwią, ale z tymi nadziemskimi władzami, zwierzchnościami na powietrzu. Jesteśmy Bożą armią, doskonale wyposażoną. Bóg nas nie zostawił bez zbroi. I też ten Boży lud, święty, oczyszczony, nienaganny, zostaje w tym liście wezwany do tego, aby postępować według powołania. Postępujcie według powołania. Postępujcie według nowego życia, które w was jest, które jest darem Bożej łaski. Bo Paweł pisze w 4 rozdziale tego listu, że nie wszyscy oczywiście będą żyć i postępować w taki sposób. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali jak poganie, postępują w próżności umysłu swego, mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich. Mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością, ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. A więc ci święci nienagani powinni postępować na miarę tego, kim są w Jezusie Chrystusie. I zwróćcie uwagę, ci ludzie, którzy postępują, ci poganie, mają przyćmiony umysł, dalecy są od Bożego życia, są nieświadomi tego, co się dzieje w ich duchowym życiu. Wiersz 18 tego 4 rozdziału. To jest wszystko spowodowane nie dlatego, że Bóg ich nie wybrał, ale to jest napisane tak. Ta zatwardziałość, ta nieświadomość, ten przyćmiony umysł i to, że są daleko od życia Bożego, spowodowane jest zatwardziałością ich serc. Zatwardziałością ich serc. I to powoduje, że idą w zupełnie innym kierunku. Ale my jesteśmy Bożym świętym ludem, któremu wyznaczono Boże standardy. Aby tak żyć, tak postępować, aby to przynosiło Bogu chwałę. Dlatego Paweł wzywa ich, aby zewlekali to, co należało do starego człowieka i starego życia, a oblekali się w Chrystusa Jezusa. Dlatego, że są świętymi, obmytymi, zapieczętowanymi, ubłogosławionymi. I niegodne ich jest to, aby chodzili, żyli w byle jaki sposób, niechwalący Boga. Moi drodzy, ktoś policzył, że tu jest takich 20 różnych cech, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Ja myślę, że ich jest dużo więcej w tym fragmencie. Ja niektóre połączyłem, niektóre bardzo szybko powiedziałem, ale to, co chcę na koniec powiedzieć, żadna z tych cech, którą mamy, nie jest naszym dziełem. Nie jest wynikiem naszej własnej pracy nad sobą. Wszystkie te cechy, kim my jesteśmy w Chrystusie Jezusie, to jest wynik obecności Jezusa Chrystusa w nas, a nas w Nim. To jest wynik i jest to dzieło Boga, które jest dokonane w twoim i w moim życiu przez Jezusa Chrystusa. Tylko możemy Bogu za to dziękować. Przyjąć, albo inaczej, wiecie, to jest to, co Jakub pisze na temat Słowa Bożego, że każdy z nas, patrząc do Bożego Słowa, patrzy jak do lustra i widzimy siebie w tym lustrze.
widzimy to, co jest właściwe, ale też nie tylko to, kiedy patrzę do Bożego lustra, Słowa Bożego, widzę, co Bóg mówi o mnie, kim jestem w Jezusie Chrystusie. Drodzy, chciejmy mieć to przed oczyma, chciejmy myśleć o sobie, wyznawać o sobie, co Bóg w Jezusie Chrystusie z tobą i ze mną uczynił, kim jesteś, jak wielkie błogosławieństwo jest wylane na twoje i na moje życie. A Bogu za to niech będzie chwała. Amen.